Cześć, z tej strony Przemek. Witam Was na moim kanale. W dzisiejszym filmie, na przykładzie tego akwarium, dowiecie się, czy akwarystyka morska faktycznie musi być dużo droższa niż słodkowodna. Zapraszam do oglądania. Zacznijmy sobie przede wszystkim od tego, co to jest za akwarium. Jest to zbiornik o wymiarach 45 x 35 x 35 cm, założony prawie 2,5 roku temu. Za filtrację odpowiada tutaj mały filtr kaskadowy. Do tego mamy mały cyrkulator, grzałka 50-watowa oraz mała lampka z firmy Skylight. Jeśli chodzi o korolowce, to w 95% są to korolowce miękkie, takie jak zoanthusy, trochę discosomy oraz Clavularia papaya i dosłownie malutka szczepka, która sobie tutaj powoli rośnie LPS-u, jakim jest echinopora. Ta echinopora tutaj była naprawdę ogromnych rozmiarów, zajmowała tak z 1/4 powierzchni tego akwarium, ale było to równoważne z tym, że skoki KH w przeciągu tygodnia były na poziomie 3-4 punktów i nie wyrabialiśmy tutaj z podmianami wody. Znaczy po prostu ta jedna podmiana wody, którą tutaj wykonuję w tygodniu, była niewystarczająca. No i to KH cały czas było za niskie, więc postanowiliśmy ją wyciągnąć, przełożyć do szczepkarium, które znajduje się tutaj pod dużym akwarium. I został taki mały fragment, który był przyrośnięty do skały i powoli sobie tutaj odrasta. Od tego czasu akwarium jest mega stabilne. Funkcjonuje tylko i wyłącznie na podmianach wody. Sól, jaką tutaj używam do podmian wody, to Red Sea Salt o parametrach KH 7-8, CA niecałe 400, IMG niecałe 1400. Jeśli chodzi o obsadę w tym akwarium, no to pływa sobie tutaj tylko jeden garbik i ten jeden garbik tutaj już żyje prawie 2,5 roku i trzyma się naprawdę świetnie. Dajcie znać w komentarzach, czy Wy osobiście puścilibyście tutaj coś innego, czy taki garbik jest dobrym odpowiednikiem na przykład bojownika w akwarium słodkowodnym. Wróćmy sobie jeszcze tutaj do tej obsady koralowców. Tak jak wspominałem Wam przed chwilką, są to koralowce miękkie. To znaczy, że nie budują one szkieletów, nie przeprowadzają procesu kalcyfikacji, a to znaczy, że nie pochłaniają z wody tyle węglanów, tyle wapnia oraz tyle magnezu. I dzięki temu to akwarium jest dużo stabilniejsze, dużo łatwiej je prowadzić i możliwe jest prowadzenie takiego akwarium tylko na podmianach wody. I takie podmiany wody praktycznie głównie uzupełniają nam tutaj mikroelementy. Oprócz tego koralowce takie w naturze żyją całkiem głęboko, około 30 metrów pod powierzchnią wody. I oznacza to, że nie dociera tam wcale dużo światła. Tutaj mamy akwarium o pojemności około 50 litrów. I tak jak Wam mówiłem, świeci tutaj lampa Hyperbar RXS o wielkości 15 cm o mocy 20 W, a skręcona do tego jest jeszcze na około 15 W, ponieważ świeci tutaj praktycznie tylko pasmem aktynicznym i to jest właśnie światło, które głównie dociera na głębokość około 30 metrów. I jakbyście zapytali w internecie na różnych grupach w ogóle o prowadzenie takiego zbiornika, o założenie takiego zbiornika, to przede wszystkim większość raczej by odradziła małe nanomorskie zbiorniki ze względu na to, że są niestabilne, że bardzo ciężko się je prowadzi. A jeśli już by zaczęli Wam doradzać, to doradziliby lampę o mocy 50 W, co w zupełności jest tutaj niepotrzebne. No chyba, że chcecie podjąć wyzwanie i prowadzić 40-litrowe akwarium z akroporami, to powodzenia. Dajcie znać, czy Wam się udało. I właśnie tutaj taka lampka skręcona na 15 W daje nam natężenie par w okolicach 100 mikromoli. I jak sobie poczytacie zagraniczne publikacje, to tam dowiecie się, że koralowce miękkie, koralowce żyjące na głębości około 30 metrów, do życia potrzebują
natężenia tego paru w okolicach 50 do 150 mikromoli. Oczywiście, jeśli zainstalujemy tutaj dużo mocniejszą lampkę, no to te koralowce zaadoptują się do tego mocniejszego światła. Jeśli tego światła będzie mniej, do granicy 50 mikromoli, to one też się zaadaptują. Ale właśnie zawsze lepiej celować w takie optimum, niż balansować na krawędzi maksimum, minimum. No, jest to zawsze bardziej niebezpieczne. Optimum pod każdym względem, czy to temperatury, czy parametrów wody, czy natężenie światła, zawsze będzie najlepsze. Jeśli chodzi o długość świecenia, no to świecimy tutaj około 9-10 godzin, czyli raczej typowo, jeśli chodzi o zbiornik morski. Tutaj tą lampą świecimy już od około 12 tygodni, a w otwartej sprzedaży powinna pojawić się w ciągu najbliższych 2 tygodni. No dobra, to porozmawiajmy o pieniądzach. Przede wszystkim koszt założenia obu tych zbiorników oscyluje w granicach 1500-2000 zł. I tutaj mamy również uwzględniony początkowy koszt roślin czy szczepek koralowców. Jeśli chodzi o miesięczny koszt eksploatacji akwarium morskiego oraz słodkiego, to tutaj teraz możecie zobaczyć na ekranie dwie tabelki. Zacznijmy sobie od słodkiego. Mamy tutaj mineralizator, który jest nam potrzebny do uzdatniania wody osmotycznej i miesięcznie zużywamy go około 30 gram, ponieważ podmiany, jakie tutaj prowadzę, to 20-25 litrów tygodniowo, co daje nam około 100 litrów miesięcznie. No i to wychodzi 3,60 zł. Jeśli chodzi o nawozy, używam tutaj również nawozów Yokuchi, potas, azot oraz mikroelementy i na taki zbiornik jest to 1 ml każdego z nich tygodniowo, łącznie miesięcznie daje nam to 12 ml, co z kolei kosztuje około 1,60 zł. Dwutlenek węgla bardzo ciężko tutaj obliczyć. Powiedzmy, że wraz z kosztami dojazdu, raz na kilka miesięcy jest to jakaś złotówka miesięcznie. Jeśli chodzi o wodę, no to tak jak przed chwilką powiedziałem, mamy wodę z filtra odwróconej osmozy. Potrzebujemy około 100 litrów czystej wody miesięcznie. Dokładając 200 litrów odpadu, łącznie mamy około 300 litrów. Przy aktualnej stawce będzie to około 3,60 zł. Lampa. Chodzi nam około 8 godzin na 65%. Lampa ma moc około 48 W. Przy założeniu, że chodzi właśnie przez 8 godzin, daje nam to 7,5 kW na godzinę, czyli około 7,50 miesięcznie. Grzałka 50-watowa, no tutaj w zależności oczywiście od temperatury pomieszczenia, więc też od pory roku w granicach 5 do 20 zł. Tło podświetlane ma 18 W, chodzi około również 8 godzin dziennie, mamy 5 kWh, czyli około 5 zł miesięcznie. Filtr o mocy 7 W, chodzi 24 godziny na dobę, co daje nam 7 kWh i 7 zł miesięcznie. Podsumowując, takie koszta mamy od 35 do 45 zł miesięcznie. Jeśli chodzi o akwarium morskie, zacznijmy sobie od góry. Mamy sól do zasolenia oczywiście wody RO. Podmiany, jakie tu wykonuję, to również około 25 litrów tygodniowo, czyli takie 50%. Do zasolenia wody, do otrzymania odpowiedniego zasolenia wody potrzebujemy około 38 g soli na litr, więc po przeliczeniu miesięcznie na taki zbiornik zużywamy niecałe 4 kg soli, czyli daje nam to 53 zł. Cyrkulator o mocy 10 W, ustawiany na 50%, chodzi przez 24 godziny i daje nam to 5 kWh, czyli około 5 zł. Tutaj lampa również nie chodzi pełną mocą i po przeliczeniu otrzymujemy około 4,5 kW na godzinę, czyli 4,50. Grzałka również jest 50-watowa, tak samo jak w przypadku akwarium słodkowodnego. I tutaj również oczywiście w zależności od temperatury pomieszczenia będziemy mieć kwotę od 5 do 20 zł. Filtr również jest o mocy 7 W, więc kwota to 7 zł. Podsumowując, mamy koszt
od 78 do 88 zł miesięcznie. No i wychodzi na to, że akwarium o tej wielkości, akwarium morskie, jest dwa razy droższe w miesięcznym utrzymaniu. Dajcie znać w komentarzach, czy tego się spodziewaliście, jakich kwot miesięcznych w ogóle się spodziewaliście przy tego typu wielkości akwarium. Jeśli macie jakiekolwiek pytania dotyczące tego akwarium lub jakiegokolwiek innego, które pojawiło się na kanale, to śmiało zostawiajcie je na dole w komentarzu. Dzięki za obejrzenie całego filmu. Zostawcie łapkę do góry, jeśli Wam się podobał, subskrypcję i do zobaczenia w kolejnym. Cześć! We'll be right back.